Tylko jedną w głowie ma. Oj. Tych pięć kart. Nie. I akcja, tak? Akcja? Trzy, cztery. To jest na twój kanał, to ty musisz zacząć. No. Dobra, sprawdzam tylko. Musiałeś to ruszyć. Tak, musiałem. To będzie wycięte. Nie. Witam wszystkich, tu Hikomikos, jesteśmy na OTP i jest ze mną Dominik TCG. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest OTP, OTP, czyli ogólnopolski turniej Pokémon, jest prestiżowym turniejem karcianym rozgrywanym na terenie Polski regularnie od 2003 roku. Jest on odpowiednikiem Mistrzostw Narodowych organizowanym przez POP, czyli Pokémon Organized Play. Do uczestnictwa w turnieju z pewnością zachęcają nagrody oferowane zwycięzcom, pokaźna liczba boosterków oraz przede wszystkim sława i poszanowanie wśród szerokiego grona graczy Pokémon na terenie całej Polski. W tym roku Mistrzostwa Polski odbyły się w Bielsko-Białej. Powiedz mi, jak ci się grało na turnieju? Super, zrobiłem to 8 pierwszy raz w życiu. Gratulacje. Mi również się super grało, bo w ogóle Dominik zbudował mi talię i pożyczył mi trochę kart do gry dzisiaj. Świetnie się bawiłem, mi nie poszło aż tak dobrze jak Dominikowi, ale mamy... Ale ja jestem z siebie dumny. Dziękuję. Powiedz mi, ile boosterów wygrałeś z Darknessa Blaze'a? 8. I 6 z nich dzisiaj otworzysz. Tak, dzisiaj otwieramy 6. Tak, ja również otworzę 6, z czego 5 z nich jest z tych dwóch paków, takich, które są po prostu dwa boostery w cenie jednego. Jest taka promocja po prostu, The Pokémon Company zrobiło. W niektórych sklepach można jeszcze je dostać w miarę sensownej cenie. Jeden booster jeszcze jest luzem z... Boosterboxa. Kupiłem lokalnie w sklepiku. Ja mam wszystkie z boosterboxa. Dobra, zaczynaj, otwieraj pierwszy booster. Ja pierwszy? Tak. Może coin flipa, dobra. Coin flip? No ja nie mam. Dobra, masz... dobra, ja chciwie pójdę pierwszy. To nie jest bitwa na tropy. Bitwa na tropy. To znaczy mogliśmy czekać, stop, właśnie. Po co się zakładamy? Dobra, zróbmy tak. Kto wygra challenge, kupuje dwa boksy do następnego openingu. Dobra, tylko trzeba punktację jakąś ustalić. A mam kartkę? Kartkę się zaraz wyda. Można na tej? Z drugiej strony nic nie ma? Talia Matilola jest z drugiej strony. Super. Dobra, czyli tak, robimy challenge. Kto trafi najlepsze dropy, idzie kupuje dwa boksy ze sklepiku tutaj lokalnego. Tam były Eternatusy VMAX, fajne. Były. No to kto wygra, kupuje dwa boksy na kolejny opening. Szykuj pieniążki. No tak. Ty szykuj. Powiedz... Jury ocenia. Jury w składzie? Dobra. Zaczynaj otwierać. Dobra. Charizard VMAX Auto Win. Oj, no tak? No tak. Auto Win? Charizard? Dobra, Auto Win, ale jak otworzymy obaj, to wtedy punktacja. No a teraz otwieramy te 6 boosterów Darknessa Blaze. Zapraszam na unboxing. Boosterku! 150 lub więcej jest. Ja mistrzem Pokémon, zostać tak bardzo chcę. Dobra, pierwszy kodzik. Dobra. I przekładam 4 za 2 w amerykańskim stylu. I Marip to jest mój Pokémon. Paras. Dobra, to nie jest punktowane, to nie jest istotne. Jest Pierce i to już jest dobry supporter. Jest bardzo dobrze i teraz będą same dobre rzeczy. To nie jest... Aha, tu jest dopiero reverse. I nic. Czyli masz... Zero. Tak zwane zero. Bo zero jest za ten. Dobra. Dobra, ale zero nie jest punktowane. Zero nie jest jak coś, to patrz, czy się cały czas nagrywa, dobra? Nagrywa się, nagrywa. Dobra. To ja otworzę od zapiekanki. Nazywam tego Pokemona zapiekankę. Dla mnie on jest zapiekanką po prostu. Mój kod. Dobra. I tak. Panpur. Teddy Ursa. Nie przekładasz, nie boisz się. Nie boję się. Trafić, Telkitty. Butterfree V, czyli mam 2 punkty. No i... ale to ja wiem, gdzie jest Charizard, to spokojnie. Gdzie? No tu, w tym ciemniejszym Charizard. To. W tym ciemniejszym. No jak nie, ja jeszcze nie skończyłem. Czekaj, parasolka, Pierce, Vanillish. Ale jest Butterfree V Max i nie mam koszulek na karty. Też nie wziąłem. Znaczy wziąłem, ale nie mam ich przy sobie. Teraz zauważyłem, że sobie wybrał 5 busteków z Charizardami. Szachmat. No spokojnie. Spokojnie. Ja idę na pewniaku tutaj w ten booster. Wkładam kodzik. Co tam było? Dobry kodzik był. 4 za 2. I cyk, ja przekładam. Electrike. Tutaj, no, Simeon. Bunnelby do mat party. No. Chyba nie znam. Fluffy. I Granbull! Bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta. To tak. Dopisz teraz... mi 0 punktów. Dobra. Dzięki. Proszę bardzo. Pojedziemy z kolejnym. Tym razem Charizardowe boosterki.
chociaż to nie robi żadnego... A to jest ten ciemniejszy? Nie. Nie. Ciemniejszy zostawiłem na koniec. Czyli póki co Butterfree V. Ja tam, ten na koniec jest Star River. Wishy Watch, Kufan, Simi, Sticky Bass, Bassinian, Larve, Star Rivers, Hitran Holo. Holo, no nie! No teraz mam jeden punkt. Czyli w sumie trzy. Tak jest, Hitran. Ale fajne są te hologramy, mi się podobają, bo w Black and White były na przykład w te strony, pamiętam. Poziomo. Nie widziałem, to nie moje czasy trochę. Dobry content, dobry content. I... Pierce często nam trafia, widzę. Tak. Mamy jakiegoś farta do tej karty. Możemy grać Eternatusami z Pierce'em. A propos Eternatus, to przykryj pieniążki na boksy. To będzie, moi drodzy, największy comeback od czasów skreszenia Łazarza, o ile otworzę ten booster. Dobra, otworzyłem. Kodzik odkładam, nie patrzę się na niego. Zielony. Kupczu, Wingpod, znowu Bannerby, Sinisty, Energia, Pierce, kolejny elegancki, Lody, Shinotic, Staravia, Corviknight. Jest punkt. Pierwszy. Delikatnie, już umiesz. Na tabeli jest. Tak. W końcu. Nie, dobra. Jest sama atakuj. Na zero. To atakuj. Teraz ja. Dobry kontent, co się dzieje. Najlepszy. Diglety. To było w tej świątyni Sotland Shield gdzieś tam. Taka diglety były takie wyryte. A jest tam ta świątynia z tyłu. Tak, właśnie. To jest ta miejscówka. Vanpurte, Diursa, Jigglypuff Reverse i Galarian. No nareszcie bez punktu, no. Coś się zepsuły te boostery, powiem ci. Ten galariański Sirfetch'd, jak dobry jest? A ten na to co zabije. Dobra, to a propos Eternatusa. Ja otwieram Eternatusa. No to jedź. Ja otwierałem Eternatusa i trafiłem Eternatusa w boosterze od sklepu pewnego. Co, full arty bite traktowane? Jego trzy punkty? Kładę, zostaw, nie patrz! Trapinch, Jiggly Jiggly, Ducklet, Karablast, Red Fossil, Simi, Parasect, Galarian Slowbro, mamy remis! Ja go sobie zostawię, to niech patrzy się na nas. To są moje dwa punkty. Tak, a to są moje dwa punkty, czyli idziemy łeb w łeb póki co. Jest V, jest Holo i... Ale patrz, ale ja muszę otworzyć tego boostera, żeby było równo. No to otwórz. No to tam otwieram. Nie ma. Gdzie? Dobra, nie patrzę jaki kod, bo kurczę. Wishiwashi, Kufan, Sinistin, Fibas, Bassinian, Grand Bull. Nie ma nic. Nie pokażę, co? Nie ma nic. Fletchinder. Nie ma nic. Energia. Corvina. Corvi. Squire. Pidgey. Energia. No dobra, nie ma nic. No i mamy remis. Mamy remis. No dobra, masz rację, mamy remis, ale ja mam, patrz, dwa boostery z Charizardem. A ja mam dwa boostery z Charizardem w środku, a nie na zewnątrz. Tu będzie Charizard, mówię ci. Dobra, no ja otwieram. Ale Watch Time już nabiliśmy, mi się wydaje. Dobra. Są 10 minut? 8. YouTube zmienił. Bo jest trudniej na YouTubie ze względu na pandemię. A, no tak, tak. To musieli nam... No, wychodź. Mniej czasu w domu też. Zostaw, w sensie, zostaw, nie ruszaj. Ło, widziałem spadne? Coś. Ja nie widziałem nic. Ja Hipopotasa, Goleta, otwieram Deino, Jiggly Jiggly znowu. Pierce po raz kolejny. Ile tych Pierce'ów mamy, no? 5, 6. Shinotic, Manectric. Golista opadł Funkik, to jest Holo, pewnie, że to jest Holo. No dobra, masz na to. A Manectric nie jest Reverse Holo? Ale Reverse'ów nie liczymy. Nie, nie liczymy. Nie. No i został mój Zimaxik, Charizard. Czy tu będzie Holo? Nie będzie. Jak to nie będzie? Patrz, jak szybko się otwiera booster, to znaczy, że będzie. Tauros, Rookidee, Galariański Mr. Mime, Electrike, Dino, Trainerek i Psychon VMAX! Wow! Ej, a to jest full art jeszcze? Czy? Nie. Każdy VMAX jest full art. Tak, czyli masz 3 czyli mam 3 punkty. Teraz muszę iść po koszulki na karty. Po tego Sizora, żeby go zapakować ładnie, żeby mi się tu nie poniszczył. No to fajnie! Ale jest VMAX po prostu. Ale Dominik, przecież Charizard. No mam Charizard, Charizard jest autowinem tutaj. Czemu ty się przejmujesz? Ostatni, the last one. Ja teraz i jestem pewny, że tam jest Charizard, także nawet nic nie muszę robić, po prostu patrzcie. Tu nie ma Charizarda, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i tu! Turbo! Kupa pieniążków! Ale urwał! Porobił! Co ty zrobiłeś? To jest mój drugi złoty Turbo Fat, dziękuję bardzo! Gold!
co ty zrobiłeś? Nie. Szykuj pieniądze. Nie, nie, ja mówię ci, tu jest Charizard. Nie ma. Autowina. Nie ma. Coś ty zrobił. No, 6 punktów skupiałeś. Teraz widzę, że to nie pracujemy. Charizard, wybieram cię. Szelmy. Panpur, Ted Yursa, Rookie D, Torchic, Flygon i... No nie! Tak jest! Nie! Tylko jedną w głowie ma! I pip! Cenzura. Oj, oj, oj. Złotych 5 kart. Ty zrobić nowe melodie. Tylko jedną w głowie ma! Oj. Złotych 5 kart. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czyli ja mam iść teraz do sklepu, tak? Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję pieniążki. Po prostu odchodzi teraz od kasy i jest ujęcie. O, już mam boksy. Jak tam, Hiko? Weź, no. Ile kosztowały? No musiałem kartą zapłacić, bo mi się już kasa skończyła za te wszystkie bulki, które kupiłem. Dobra, to co? Kolejny odcinek Eternatusy VMAX. Tym razem u mnie? Możliwe. Subskrybuj, a się dowiesz. O, Jesus! Nie! Zapraszam na unboxing boosterków! Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.